Z okazji 7. rocznicy powrotu z Magdeburga i odzyskania niepodległości do Sulejówka przybyły liczne delegacje oficerów. Na czele blisko 1000 oficerów, którzy spotkali się przed gankiem Milusina, przemówił generał Gustaw Orlicz-Drescher. Panie marszałku, w rocznicę twego powrotu z Magdeburga przybywamy, by wspomnieć ten czas. Znalazłeś Polskę, zdawało się, niezdolną do nowego życia. A jednak okryłeś nasze sztandary laurem pewnych zwycięstw. Chcemy, byś nie był dalej w tym kryzysie państwa nieobecny. Swoje niezwykle emocjonalne wystąpienie zakończył słowami wezwaniem. Składamy ci, komendancie, nasze wdzięczne serca i pewne w boju zwycięskich zaprawione szable. Było to wezwanie do czynu. Był to czas podejmowania decyzji, bo w maju 1926 roku chodziło o wiele spraw. O podkreślenie dorobku pokolenia pierwszej brygady. Ludzi, którzy jako pierwsi w 1914 roku wystąpili do walki zbrojnej o niepodległą Rzeczpospolitą, którzy przez następnych kilka lat, szczególnie po 1919-21 roku, zostali stopniowo odsunięci na margines. Mało tego, konstytucja skonstruowana w 1921 roku służyła praktycznie odsunięciu całego środowiska Józefa Piłsudskiego, w szczególności od wpływu na bieg spraw państwowych. 12 maja 1926 roku Warszawę obiegła sensacyjna wiadomość. W nocy grupa nieznanych sprawców miała ostrzelać willę marszałka w Sulejówku. Na wieś o rzekomym zamachu na willę marszałka operująca w rejonie Rembertowa grupa ułanów 7 pułku udała się, aby strzec willy marszałka. Sam marszałek rano opuścił Sulejówek i udał się do Warszawy. Celem jego wyjazdu miało być spotkanie z prezydentem Wojciechowskim. Do spotkania nie doszło. Marszałek zdenerwowany wrócił z powrotem do Sulejówka. Tu odbył wstępne narady z oficerami 7 Pułku Ułanów i podjął pierwsze decyzje mające na celu opanowanie mostów na Wiśle i reszty miasta. Po południu marszałek jeszcze raz udał się do Warszawy. Tam na moście Poniatowskiego odbył historyczne spotkanie z prezydentem Mościckim, które nie przyniosło rozwiązań natury politycznej. Wiemy, że do ostatniej chwili Piłsudski próbował szukać pośredników, którzy by doprowadzili do kompromisu, żeby tą walkę zbrojną poniechać. Tutaj miano użyć kardynała Kakowskiego. Okazało się, że jest on za granicą. Używał marszałka Sejmu Macieja Rataja do rozmów. Wysyłał innych przedstawicieli kilka razy do Belwederu, czyli liczył do ostatniej chwili, że walkę się odłoży. Gdy po południu 12 maja 1926 roku doszło na tym moście, na tle którego stoimy, do rozmowy pomiędzy Józefem Piłsudskim a Stanisławem Wojciechowskim, był to moment o charakterze symbolicznym. Była to Polska, która niosła ze sobą, mówię o tej, którą reprezentował Józef Piłsudski, zapowiedź zmian, przywrócenie normalności, sanację stosunków z Polską, która zapętliła się w korupcję, w sejmokradztwo, w jakby zapomnienie o tym, czemu ma służyć system parlamentarny. To porozumienie między obu mężami stanu nie było wówczas możliwe. Zwłaszcza tutaj trzeba powiedzieć, że prezydent Wojciechowski, mimo starej przyjaźni jeszcze z czasów PPS-u, zachował głęboką później urazę do marszałka, który zresztą skwitował mu później w chwili pożegnania: ja cię, gromnico, zapaliłem i ja cię zgaszę. Wojska Piłsudskiego do godziny 19 nie posunęły się naprzód, czyli nie przekroczyły linii Wisły. Rozmowa miała miejsce o godzinie 5 po południu. W momencie, kiedy prezydent Wojciechowski odrzucił żądania Piłsudskiego, nie chciał w ogóle z Piłsudskim pertraktować, żądał całkowitego jak gdyby poddania się woli
prezydenta. Sprawa była przesądzona. Szerzona od dłuższego czasu przez spiskowców zbrodnicza agitacja wśród wojska spowodowała smutne następstwa. Kilka oddziałów wojskowych z okolicznych powiatów zebranych w okolicy Rembertowa, podnieconych fałszywymi pogłoskami i uwiedzionych sfałszowanymi rozkazami, dało się pociągnąć do złamania dyscypliny i wypowiedziało posłuszeństwo rządowi Rzeczypospolitej. Wojska, które później wzięły udział w przewrocie majowym po stronie marszałka, przepuściły szkołę podchorąży, która powróciła do swojej koszar na terenie stolicy. Zaś 7 Pułk Ułanów po przybyciu 22 Pułku Piechoty drogą kolejową udał się szlakiem grochowskim na Pragę. Rozpoczął się marsz na stolicę. Rozpoczął się też przewrót majowy. Wojskami rządowymi dowodzą ministrowie spraw wojskowych generał Malczewski, generał Stanisław Haller, generał Kessler, pułkownik Anders. Pod ogniem karabinów maszynowych oddziały zaczynają się giąć. Padają pierwsze ofiary. Zabici i dużo rannych. Między innymi raniono śmiertelnie porucznika Olchowicza. Sklepy pośpiesznie pozamykano. Policja patroluje większymi oddziałami, zachowując neutralność. Cytadela Warszawska. Miejsce z punktu widzenia wojskowości niezwykle ważne. To tu po 1918 roku stacjonowały dwa ważne pułki. 21 Pułk Dzieci Warszawy oraz 30 PSK. W murach cytadeli mieściły się ogromne magazyny z amunicją, a także warsztaty wojskowe. W pamiętną noc z 11 na 12 maja 1926 roku przybył tu pułkownik Koc. Podobnie jak w 36 Pułku Piechoty, tak w 21 podjął mediację z oficerami. Oficerowie nie zajęli jednoznacznie stanowiska. Niemniej wiadomo było, że w przyszłości opowiedzą się po stronie marszałka. Dochodziło do wypadków, że w tym samym pułku przechodziły poszczególne bataliony na stronę Piłsudskiego, poszczególne zostawały wierne prezydentowi i rządowi. Tak było na przykład w 36 Pułku Legii Akademickiej. Koszary 36 Pułku Legii Akademickiej. To tu w nocy z 11 na 12 maja 1926 roku rozegrała się pierwsza część dramatu. Około północy do koszar przybył pułkownik Adam Koc wraz z 3 oficerami. W trakcie rozmowy z dowódcą pułku, pułkownikiem Sawickim, wyjawił w ogólnych zarysach plan działań w dniu następnym. Pułk został postawiony w stan pogotowia. Kilkanaście godzin później, kiedy zażądano wsparcia wojsk rządowych, pułkownik Sawicki odmówił. Po fiasku rozmów z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego do koszar na 11 listopada przybył marszałek. W tym czasie Praga została opanowana. 36 Pułk opuścił koszary i po połączeniu sił z 22 ruszył na most Kierbedzia, który od strony lewobrzeżnej stolicy bronił rządowy 30 Pułk Piechoty. Padły pierwsze strzały. Około 20 marszałek opuścił koszary 36 Pułku i udał się do komendy miasta, gdzie przebywał generał Drescher ze sztabem. Tutaj 12 maja o 17.30 nastąpił pierwszy akt dramatu majowego. Żołnierze 30 Pułku Piechoty z Cytadeli wzmocnieni oddziałem artylerii i dwoma wozami pancernymi nalegali, by żołnierze 36 Pułku Piechoty pułkownika Korkozowicza wycofali się na drugi brzeg Wisły. Pułkownik Korkozowicz odmówił i wówczas padł rozkaz otwarcia ognia. Padło 11 żołnierzy 36 Pułku Piechoty, ponad 20 zostało rannych. 36 Pułk Piechoty odpowiedział ogniem, w wyniku którego i żołnierze 30 Pułku ponieśli duże straty. Zaczęła się regularna walka pomiędzy oddziałami wiernymi Piłsudskiemu i tymi, którzy wykonywali